Na początku padło słowo, nieopatrzne, niepotrzebne. Słowo, które wpadło w logiczny ciąg myśli jak piasek w tryby. Pozmieniało znaczenia, odebrało słowom sens. Tomasz był wtedy na lotnisku. Kontrola sprawdzała dokumenty. Pierwszy w Polsce tradycyjny audiobook. Korzystając z przerwy przed nowym sezonem na naszym kanale, dokończyłem dzieło, nad którym pracowałem już od dawna. Mam nadzieję, że słowo dzieło nie okaże się tutaj na wyrost. Jest to krótkie opowiadanie. Krótkie opowiadanie, które sam napisałem i postanowiłem stworzyć z niego taki krótki audiobook. Wydaje mi się, że faktycznie jeszcze nic na polskim rynku podobnego nie powstało, to znaczy nie powstało żadne opowiadanie opublikowane w formie audiobooka, które miałoby, powiedzmy, tradycyjno-katolicki wymiar. Nie w sensie, że jest to po prostu coś katolickiego na zasadzie, nie wiem, dzieła świętego Augustyna, tylko opowiadanie, które faktycznie świadomie podchodzi do tematyki około konfliktu wokół tradycji Soboru Watykańskiego II i tak dalej, i tak dalej. Ten początek, który Państwo widzieli, może być trochę mylący, to znaczy on jest dużo bardziej taki, powiedzmy, filozoficzny, tajemniczy niż samo opowiadanie. Myślę, że ono jest jednak ostatecznie dosyć proste i zrozumiałe. Mam nadzieję, że nie zbyt banalne. Materiał, opowiadanie ukaże się już wkrótce. Najprawdopodobniej ukaże się w sobotę w południe. Zachęcam do tego, żeby wysłuchać tego opowiadania. Będę ciekawy opinii, jak ono wyszło. Jest to zupełnie pierwszy tego typu materiał na naszym kanale i w ogóle dla mnie to wszystko było nowe, i jeśli chodzi o pisanie takiego opowiadania, i jeśli chodzi o później całą obróbkę techniczną, dźwięk, ilustracje, zmontowanie tego wszystkiego, to wszystko było dla mnie dosyć nowe, nie, to całkowicie nowe, a więc proszę również o wyrozumiałość, ale myślę, że faktycznie powstało coś zupełnie nowego, że udało się tam umieścić rzeczy, które faktycznie w jakiś sposób będą dosyć odkrywcze, jeśli chodzi o postrzeganie, powiedzmy, wiary i logiki. Mam nadzieję, że mi się tutaj to udało i będę czekał na Wasze opinie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.